W tym filmie zastanowimy się, ile to jest 35 plus 22 plus 10 plus 16. Od razu zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw obliczyć to sami. Teraz zastanówmy się nad tym dodawaniem wspólnie. Można takie dodawanie wykonać na wiele sposobów, ale ten, który mnie się najbardziej podoba, to liczenie z rozbiciem na pozycje dziesiętne. Na przykład, jeżeli spojrzymy na liczbę 35, to to są 3 dziesiątki i 5 jedności. A 3 dziesiątki to to samo co 30. I w takim razie można 35 zapisać jako 30 plus 5. Tak samo możemy zrobić dla dwudziestki dwójki. Dwie dziesiątki, czyli 20, tyle dokładnie oznacza dwójka na pozycji dziesiątek, plus 2 jedności. 20 plus 2. Dalej mamy 10, czyli jedną dziesiątkę i jedności nie ma, 0 jedności plus 10 i 16 możemy zapisać jako jedną dziesiątkę plus 6 jedności. Czy takie rozbicie na pozycje dziesiętne w czymś nam pomaga? Trochę pomaga, bo możemy teraz najpierw dodać wszystkie dziesiątki, czyli 30, 20, 10 i 10, a potem, niezależnie od dziesiątek, możemy dodać jedności: 5, 2 i 6. I przekonacie się, że w ten sposób jest trochę łatwiej: 30 plus 20. plus 10 plus fioletowa dziesiątka... i możemy wykreślić to, co już przepisaliśmy. I teraz dodamy wszystko to, co początkowo znajdowało się na pozycjach jedności. 5 jedności plus 2 jedności plus...

3 plus 2 plus 1 plus 1 to razem 7. 7 dziesiątek. Możemy też zaznaczyć te dziesiątki w początkowej wersji tego dodawania. 3 dziesiątki plus 2 dziesiątki plus 1 dziesiątka plus 1 dziesiątka razem 7 dziesiątek. Dziesiątki mamy załatwione. Teraz jedności. 5 plus 2 to 7, 7 plus 6 to 13. Czyli do 70 dodajemy 13. Ile to jest 70 plus 13? Znowu możemy rozbić 13 na dziesiątki i jedności, na pozycje dziesiętne. 13 to to samo co 10 plus 3. I znowu jest to pewne ułatwienie, bo 70 plus 10 to 80 i dodajemy 3. 80 plus 3 to to samo co 80 i 3 jedności czyli to się równa 83. I gotowe.